Dama w czarnym welonie. Odcinek drugi. Una volta ho visto un Widziałam kiedyś ptaszka w klatce. Cercavano di farlo Próbowali go karmić i poić. Bezskutecznie. Era solo. Był samotny, spaventato. Przerażony. Bez chęci do życia. Voglia di vivere. Ecco. Ja w Trydencie czułam się podobnie. Chciałam jedynie umrzeć. Nigdy dotąd nie byłam tak samotna. Wspomnienie Matea napełniało mnie bólem. Byłam więźniem ojca. A przecież moja matka spędziła tu tyle lat. Mia madre. Nareszcie mogłam choć trochę ją poznać. Przynajmniej ona była tu szczęśliwa. A ja? Miałam nigdy nie zaznać szczęścia. Wyjść za człowieka, którego nie znałam. Tajemniczego. Podcinającego mi skrzydła. Wszystko sprzysięgło się przeciwko mnie. E già si tramava contro di me. Chi è? Kto tam? La vostra medicina. Twoje lekarstwo, matko. Dio, questa migrena da pazzo. Ta migrena mnie wykończy. Męczy mnie, odkąd wyszłam za twojego ojca. Od nocy poślubnej. Ciągle kasłał i kasłał. Lui tossiva. Tossiva, certo stava male, povero uomo. Biedny. On też cierpiał. W końcu jednak Bóg wynagrodził mi moje poświęcenie i urodziłeś się ty. Piękny, silny, zdrowy. Hrabia Grandi. Gdybyś trochę poczekał, to pewnie ten wieśniak zrobiłby jej bachora. Ale ty musiałeś przywieźć ją tutaj. Przykro mi. Milcz. Jest taka jak jej matka. Piękna, młoda, posażna. Twój stryj bez trudu znajdzie dla niej męża. Wiesz, kto to ma być? A skąd? Nawet gdyby miała syna, ja dziedziczę w pierwszej kolejności. Mrzonki. Głowę dam, że w takiej sytuacji tytuł i majątek przejmie jego wnuk. Może mógłbym coś zrobić? Tak, zejdź mi z oczu. Dobranoc. Muszę znaleźć jakieś wyjście. W domu ojca. To niemożliwe. Ależ ciociu, postaw się w jej położeniu. Nikogo tu nie zna, w ogóle nie wychodzi z domu. A przecież jest taka młoda. Nie nalegaj. Mały spacer jej nie zaszkodzi. Carlotto, nie chcę być niemiła, ale miałam dziś ciężki dzień. Ciocia mnie to mówi? Wychodzę za mąż, mam na głowie tysiące spraw. Chciałam osobiście zaprosić Klarę na swoje zaręczyny. To miło, ale Klara nie czuje się najlepiej. Przyjęcie jest w piątek wieczorem. Zaczekaj. No nie. Następna piękność w Trydencie. Jestem Carlotta Rossi. Twoja daleka krewna. Poprawiło się jej. To świetnie. Pójdziemy do mojej krawcowej. Mam dziś ostatnią przymiarkę. Wychodzę za barona Vallauri. Znasz go? Skąd miałaby znać? Pójdziesz ze mną do krawcowej. Pewnie i tobie przyda się nowa suknia. Nie ma mowy. Mam straszną migrenę. Nie mogę iść z wami. Świetny pomysł. Klara niedługo poślubi szlachcica. Potrzebuje odpowiednich strojów. Pójdzie z Carlottą. Zawarłem z moją córką umowę. Jestem pewien, że nie zrobi nic głupiego. Prawda? Cudownie. Rozerwiemy się. Chodź.
possibile. No nie, znowu przytyłam. Albo krawcowa zwęża mi suknię, gdy nie patrzę. Powiedz. Nie wyglądam jak Pawlowa? Wybacz, na wsi nie mieliście takich pokus. Pawlowa to beza ze śmietanką. Dobrze, że Ludovico nie może się wycofać. Wasz związek został zaaranżowany? Wszystkie małżeństwa są takie. Zostaliśmy sobie przyrzeczeni jeszcze jako dzieci. Nie przeszkadza ci to? Dlaczego? Wyjdę za pięknego mężczyznę. Będę miała własny dom. Zacznę urządzać przyjęcia. Czego chcieć więcej? Miłości. Przepraszam. Jesteś dla mnie taka miła. Ale nie wiem, co ja tu robię. To wszystko jest zbyt cenne. Delikatne. Wiesz, ile ubrań uszyłaby z tego Maddalena? Dla dzieci, rodziców, dziadków, dla wszystkich. Tylko nie padnij z wrażenia, bratanico. Ciocia. Jesteś. Z naszej rodziny tylko Carlotta jest na tyle szalona, żeby mnie odwiedzać. Uwielbiam konspiracje. Tam jest salonik, gdzie nikt wam nie będzie przeszkadzał. Ale musimy wrócić przed piątą. Grazie. Dziękuję. Andiamo. Chodźmy. Sono pronta. Sono felice di vederti. Cieszę się, że cię widzę. Anch'io. Ja też. Come stai? Jak tam? Zia, sono così felice che tu. Dobrze, że przyszłaś, ciociu. Mi sembra di impazzire. Oszaleję. Ojciec chce mnie wydać za mąż. Coś nowego. E che ne pensa? Co na to ciotka Adelaide? È d'accordo con lui. Zgadza się z nim. Un'altra cosa. Kolejna niespodzianka. Adelaide jest miła. Przyjaźniły się z mamą? Gdy Adelaide owdowiała, twoja matka przekonała Vittoria, by zamieszkała z nimi. Jej gest był dla Adelaide wybawieniem. A Cornelio? Nadzieją na fortunę. Fortuna? Jest jedynym męskim potomkiem naszego rodu. Zgodnie z tradycją, on dziedziczy majątek. Nie zależy mi na pieniądzach. Wiem. Chcę wrócić na wieś. Ciociu, pomóż mi. Jak? Twój ojciec od 20 lat nie zamienił ze mną słowa. A skąd wiedziałaś, że jestem w Trydencie? Ktoś mi powiedział. Matteo był u mnie. Matteo? Tutaj? Chciał się z tobą zobaczyć. Powiedziałam mu, że to niemożliwe. Ale mam coś dla ciebie. Claro, kochany, wiem, że twój ojciec będzie się odgrażał, ale gdy prosiłem cię o rękę, mówiłem szczerze. Powiedz gdzie i kiedy, a przyjdę po ciebie. Samotni, ale razem. Przyrzekliśmy to sobie. Dziękuję ci. E voilà. Z Bezy zrobił się ptyś. Pięknie wyglądasz. Dziękuję za pomoc. Wysiądę tutaj. Do zobaczenia. Widzimy się w piątek. Dziękuję, ciociu. Musiały kosztować majątek. Sprzedałam w Londynie moje obrazy. Dobry powód, żeby dać ci prezent. Tak bym chciała zaprosić cię do siebie. Nie mogę wejść. To by znaczyło, że ustąpiłam twojemu ojcu. Racja. Ja też mu nie ustąpię. Nie wyjdę za obcego człowieka. Ciociu, pojedź na wieś porozmawiać z Matteo. Co miałabym mu powiedzieć? Że ucieknę z nim, tak jak się umawialiśmy. W piątek wymknę się z przyjęcia u Carlotty. Widzę, że płynie w nas ta sama krew. Dziękuję, ciociu. Wzywałaś mnie, matko? Skarbie. Przepraszam cię. Byłam wczoraj dla ciebie zbyt ostra.
No, avevate ragione, ma io... Miałaś rację, ale znajdę jakieś wyjście. Nie musisz. Los jest dla nas łaskawy. Wystarczy pozwolić Klarze podążać za głosem serca. Proste, prawda? W ten sposób pozbędziemy się jej na zawsze. Padre. Ojcze, kiedy przeczytasz ten list, będę daleko stąd, razem z Mateo. Już dawno przestałam liczyć na Twoją miłość. Spróbuj przynajmniej o mnie zapomnieć. Panienko, ojciec panienki mówi, że już czas się szykować. Jeśli panienka chce, pomogę się jej ubrać. Dziękuję. Mamo, nie wiem, jak ty zdołałaś. Ale ja nie spędzę reszty życia z kimś, kogo nie kocham. Już szósta. Co ona tam robi? Niech ktoś ją zawoła. Nie trzeba. Jestem gotowa. Elena. Wyglądasz pięknie. Chodź, Cornelio. Odprowadzę cię do powozu. Zobaczysz, że ludzie z towarzystwa nie są tacy straszni. I baw się dobrze. To ostatnia okazja przed twoimi zaręczynami. Wykorzystaj to. Muszę coś załatwić w pobliżu. Wrócę za jakieś 3 godziny. Powóz będzie tu na ciebie czekał, gdybyś potrzebowała. Dziękuję. Klara. Prawie cię nie poznałam. Chodź. Rozmawiałaś z Mateo? Tak. Czeka na ciebie o 10:00 przy katedrze. Dziękuję, ciociu. Mam coś dla ciebie. Będziesz w nich zachwycająca. Ulubione kolczyki twojej matki. Dostała je w prezencie ślubnym od twojego ojca. Piękne. Nie sądziłam, że staniesz się do niej tak podobna. Będzie mi cię brakowało. Moje maleństwo. Chodź. Niech zobaczą, co stracą, kiedy stąd uciekniesz.
To córka hrabiego Grandi. Jej kuzyn twierdzi, że zabawiała się z wieśniakami. Biedna Adelaide. Mieszkać pod jednym dachem z dzikuską. Czemu się tak gapią? Mówić źle o innych to ulubione zajęcie tutejszych dam. Kiedy przestały mnie obgadywać, obraziłam się. To znaczyło, że się zestarzałam. Clara! Nareszcie. Ciociu? Przedstawiam ci mojego przyszłego męża. Ludovico Vallauri. Carlotto? Mówiłaś, że jest ładna, ale nie myślałem, że aż tak. Ręce przy sobie, inaczej zapłacisz mi po ślubie. Dotrzymasz cioci towarzystwa? Ciociu? Wydaje się miły. Dorastaliśmy razem, jak rodzeństwo. Wspólnie spędzaliśmy czas i kochamy się. Pewnie trudno to zrozumieć. Rozumiem doskonale. Podstawowa zasada. Wypić dość, żeby nie być skrępowanym. Ale nie tyle, by spaść pod stół. Zdrowie. Chyba lubisz szampana. Nie wiem, nigdy nie piłam. Mój Boże. Zacznijmy od początku. Chodź. To siostry Gotardi. Dwie złośliwe stare panny. Uśmiechnij się i ignoruj je. A to hrabia Prats. Bądź miła, ale trzymaj się z daleka, jeśli nie chcesz, by cię obmacywał. Spójrz. Takie poruszenie wśród dam oznacza, że zjawił się hrabia Guido Fossa. Najlepszy przyjaciel Ludovica. Uważaj na niego. Nie znam nikogo innego, kto złamałby tyle niewieścich serc. Guido? Co tu robisz, dziewczyno? Sama się zastanawiam. Znacie się? Nie. Oczarowała mnie i zniknęła, żeby mi dokuczyć. Podobno pan zwykle tak robi. Dokuczam innym? Rozumiem. Hrabia Guido Fossa. Clara Grandi. Guido, nareszcie. Czekaliśmy na ciebie. Dziś wszystkie są twoje, poza moją narzeczoną. Spokojnie, nigdy się do mnie nie zalecał. Chodź, przedstawię cię wujowi. Uważaj, ona wkrótce wychodzi za mąż. To żaden problem. A więc zagadka się wyjaśniła. Jesteś krewną Cornelia. A pan jego przyjacielem. Nie, nie jestem. Ale chętnie zostanę twoim. Dziękuję. Na wsi nauczyłam się cenić samotność. Od wpatrywania się w zegar czas nie zacznie szybciej płynąć. Jeszcze 2 godziny. Myślisz, że się uda? Powóz będzie czekał w 9:30. Woźnica wie, dokąd ma jechać i nie będzie o nic pytał. Więc ciesz się teraz przyjęciem. W końcu to coś nowego dla ciebie. Nikogo tu nie znam. Nie mam z tymi ludźmi nic wspólnego. Sama widziałaś, jak się na mnie gapili. Do tego buty mnie cisną. Mnie też. Ale nie możemy tańczyć boso. San Leonardo mogłam. Wyjdę odetchnąć. Głupie buty.
Cos'è? Volevi uccidermi? Chciałaś mnie zabić? Non mi avevo visto. Nie widziałam pana. E comunque voi cosa ci facevate? Co pan tu robi? W ukryciu. Te przyjęcia szybko mnie nudzą. Nie wyglądał pan na znudzonego wśród tych pięknych dziewcząt. Chyba nie jesteś zazdrosna. Ja? Poszalał pan. Proszę mi oddać but. A zatańczysz ze mną? Nie mów, że nie potrafisz. Potrafię i to dobrze. Ale z panem nie mam ochoty. Uwaga, to szafa. Drzwi są tam. Grubianin. Panno Grandi, zaszczyci mnie pani tańcem? Z wielką przyjemnością. Synku, źle się czuję. Odwieź mnie do domu. Nie słyszałeś, co o niej mówią? Jest szalona jak jej matka. I zadawała się z wieśniakiem. Jesteś tutaj najpiękniejsza. Permettete questo ballo? Poświęcisz mi ten taniec, hrabianko? Proszę się nie spodziewać podziękowań. Wystarczy mi taniec z najpiękniejszą. Musiałaś nieźle narozrabiać, żeby wzbudzić tyle niechęci. Nic nie zrobiłam. Nie obchodzi mnie, co myślą. Wcale mnie zadziwiasz. Przepraszam. Jednak masz wady. Jeszcze raz przepraszam. Mówiłaś, że umiesz tańczyć. Kłamałam. W tańcu liczy się zaufanie. Zamknij oczy. Nie myśl o krokach. Daj się ponieść muzyce. Grazie. Dziękuję. Nie dziękuję się mężczyźnie za taniec. Potrzebujesz przewodnika, panienko. Powinnaś rozpuścić włosy i bardziej odkryć ramiona. Wyglądasz jak pensjonarka. Na co pan sobie pozwala? Bezwstydnik. Dokąd idziesz? Dlaczego nigdy nie wiem, co się dzieje w tym domu? Gdzie tata? Nie wrócił? Myślałam, że jest z tobą. Został nad rzeką. Sam. Już czas. Jesteś pewna? Wiesz, co myślę o takich małżeństwach, ale sprzeciwić się twojemu ojcu to niebezpieczne. Życie w izolacji też nie jest łatwe. Ty jesteś szczęśliwa, ale straciłam rodzinę. Matteo jest moją rodziną. Będziemy żyć z pracy rąk. Kocha mnie. A ty go kochasz? Muszę iść. Zaczekaj.
Promettimi che avrai cura di te. Obiecaj, że będziesz o siebie dbała i że wrócisz, gdyby coś poszło nie tak. Buona fortuna. Powodzenia. Scusate. Przepraszam. Scusate. Mi portereste. Proszę mnie zawieźć pod katedrę. Attente ai miei piedi. Uważaj na moje nogi. Co pan robi w moim powozie? Ten jest mój. Przepraszam. Muszę jechać na plac katedralny. Mogę cię zawieźć, skoro ci tak śpieszno. Pewnie ktoś na ciebie czeka. Świetnie. Dopiero przyjechałaś, a już wymykasz się na schadzki. Jesteś gorsza ode mnie, panienko. Pod katedrę. Tato? Nie. Wytrzymaj jeszcze. Wyciągnę cię. Myślę, że możemy wysiąść. O tej porze nikt nas nie zobaczy. Śmiało. Która godzina? A na którą byłaś umówiona? Na 10. Twój tajemniczy kochanek się spóźnia. To nie kochanek. Pobierzemy się. Dziwna jesteś. Uciekasz z balu z nieznajomym, żeby spotkać się z przyszłym mężem. Ja jestem dziwna, a pan nieszczęśliwy. Ja nieszczęśliwy? Jest ktoś, kto na pana czeka? Wybiła północ, moja piękna. Lepiej pomyśl o swoim nieszczęściu. Zamiast wytykać mi moje. Może zabłądził, albo mnie nie widzi. Jesteśmy tu tylko my dwoje. Masz żółtą suknię. Przyjdzie. Tato, co się stało? Nie zdołałem przycumować tratwy. Przygniotła mnie do drzewa. Wszystko będzie dobrze. Opiekuj się matką. Straciła córkę. Nie może stracić i ciebie. Teraz ty jesteś głową rodziny. Tato, nie. Nie przyjdzie już. Prawda? Tylko nie płacz, bo tego nie znoszę. Poza tym jesteś bardziej urocza, kiedy mi dokuczasz. Ojciec chce mnie wydać za obcego człowieka. Kto to? Jeśli go znam, zabiję. Wiem tylko, że to podlec. Jest gotów dla pieniędzy spędzić ze mną resztę życia. Kreatura bez serca. Un essere abietto e senza cuore.
Quindi volevi scappare? Dlatego chciałaś uciec? Volevo soltanto essere felice. Chciałam tylko być szczęśliwa, daleko stąd. Ma che ne sapete? Ale co pan może wiedzieć o niewoli? Più di quello che credi. Więcej niż myślisz. Mio padre è un militare. Mój ojciec jest wojskowym. Komenderuje mną jak swoimi żołnierzami. Jutro w końcu dowiem się, co postanowił. Może mnie wysłać na granicę z Rosją, albo jeszcze gorzej, z Serbią. Wiesz, jak się ubierają serbskie kobiety? Mogą mieć wiele innych zalet. Mam pomysł. Zapewne zorientowali się już, że uciekłaś. Skorzystajmy więc z tego. Passatemi quel gin. Napiłabym się ginu. Però. No proszę. Ai padri. Za ojców. E figli che li deludono. I za dzieci, które ich zawiodły. Vieni. Ti porto in un bel. Chodź, zabiorę cię w ładne miejsce. Andiamo. To zamek. Non farti illusioni. Niestety, nie jestem królem. E perché mi avete portato qui? Dlaczego właśnie tutaj? Dai, forza, niespodzianka. Chodź, szybko. Zamknęli. Co robisz? Mieliśmy się śpieszyć. No, io non vedo niente. No i co? Zaczekaj. Ancora qualche secondo. Jeszcze chwila. Ecco, ecco. Jest. Spójrz. Allora? È come quella jak di San, San Leonardo? È un'altra cosa. To nie to samo. Come l'avete scoperto? Jak pan to odkrył? Quando è morto mio fratello. Kiedy umarł mój brat. Non ce la facevo stare in casa. Nie mogłem wytrzymać w kościele. Con la bara. Przy trumnie. Mio padre. Z ojcem. E allora sono scappato. Więc uciekłem. E sono venuto qui. I przyszedłem tutaj. Ci sono rimasto tutta notte. Zostałem aż do rana. Fino a che sorta l'acqua. Póki nie wzeszło słońce. Mi dispiace. Przykro mi. No certo che voi donne ci gaspate. Wy kobiety zawsze dajecie się nabrać. Non si scherza con queste cose. Dureń z pana. E dai. Nie żartuję się z takich rzeczy. Meno to di strata dei tuoi pensieri. Przynajmniej oderwałem cię od twoich zmartwień. Poi. Poza tym. Sei bellissima. Jesteś śliczna. Quando ti arrabbi. Kiedy się złościsz. Forse il tuo mancato appuntamento. Może twoja nieudana schadzka to znak losu. L'uomo che dovevi incontrare. A ten, na którego czekałaś. Non era quello. Nie był tym właściwym. E come si riconosce l'uomo. A jak poznać właściwego? Tak. Devo tornare a casa. Muszę wracać. Che fai, scappi? Znów uciekasz? Na pewno nie chcesz, żebym cię odprowadził? Wymyślam doskonałe wymówki. Meglio di no. Lepiej nie. Kiedy znów cię zobaczę?
Ve l'ho detto, presto. Już mówiłam, wychodzę za mąż. Questo non è un problema. Żaden problem. Możesz zostać moją kochanką. Pan oszalał. Gdybym nie była tak zmęczona, dostałby pan w twarz. Adio. Żegnam. Uno. Raz, due, dwa, tre, trzy, quattro, cztery. Arrivederci, ragazzina. Do zobaczenia, panienko. Cinque. Pięć. Sia. Ciociu? Clara. Clara. Sei tornata. Wróciłaś. Lo so, scusami. Tak, wiem, za późno. Presto ci penserà tuo marito. Wkrótce mąż cię utemperuje. Vatti a cambiare. Idź się przebrać. Jedziemy do San Leonardo. Giovanni Staineri. Giovanni Staineri. È morto. Nie żyje. Mi dispiace. Przykro mi. Zostaw mnie. Był jedynym ojcem, jakiego miałam. Chcę być z moją rodziną. Co teraz? Non lo so. Nie wiem. Prima di morire mi ha chiesto di prendere. Przed śmiercią prosił mnie, żebym zaopiekował się Maddaleną. Io lo devo fare. Tuo padre venderà la tenuta. Muszę się nią zająć, gdy twój ojciec sprzeda majątek. Nie mogę teraz odejść z tobą. Ti ricordi? Pamiętasz? Come questo sasso. Mieliśmy zawsze być jednością. Jak ten rzeczny kamień. Może jest sposób, żeby ojciec nie sprzedał posiadłości. Salverò San Leonardo, mamma. Mamo, ocalę San Leonardo.
Czego to vuoi? Czego chcesz? Sposerò l'uomo che avete scelto. Poślubię tego, którego mi wybrałeś. I nie będę więcej uciekać. Ale San Leonardo musi być nasze i tych, którzy tam pracują. Umarli nie powrócą. Nawet jeśli tego pragniemy. Ale śmierć nie kończy wszystkiego. Wygląda panienka pięknie. Mąż od razu się w pani zakocha. Nie życzę mu tego. Ślicznie wyglądasz. Dziękuję, ciociu. Chodź, ojciec czeka. Idź, kochanie. Jesteś. To właśnie moja córka, Clara. Notariusz, pan Bertel. Notariusz? Dopilnuje, by w umowie niczego nie pominięto i zapis był zgodny z prawem. Proszę podpisać. Wszystko jest tu wymienione. Posag, spadek, miesięczna renta, mieszkanie. Więc to jest cena, za którą kupuje męża. Nie bądź bezczelna. Ma rację. Nie patrz tak na mnie. Ja też nic nie wiedziałem. No dobrze, pokażcie mi tę umowę. To połowa tego, czego żądałem. Zasięgnąłem opinii o pańskim synu. Wiem o jego długach, zamiłowaniu do hazardu, nie mówiąc o kochankach. Jeśli się pan od niego nie uwolni, skończycie na bruku. A pańska córka? Szlachcianka, która zadała się z wieśniakiem. W Trydencie nikt jej nie chciał, dlatego zadowoli się pańskim synem. Podpisz, Guido. Mam inne sprawy. I tak, kreaturą bez serca okazałem się ja. Panowie wybaczą. Tędy, pani hrabino. Clara. Zio. Ciociu. Skąd wiedziałaś, że tu będę? Luisa mi powiedziała. Zostawiamy panie same. Pokaż się. Jesteś zachwycająca. Clara. Na pewno tego chcesz? Tylko tak ocalę San Leonardo. Jesteś ważniejsza niż majątek. Powiedz tylko, a zabiorę cię stąd. Zawarłam z ojcem umowę. Nie złamię jej. Wyglądasz naprawdę prześlicznie. Wiesz, kogo przypominasz? Anioła. Poznałam Guida. Muszę przyznać, że jest przystojny. Poszczęściło ci się. Ciociu? Całowałam się z nim. Kiedy? Na przyjęciu u Rossich. Jak to się stało? Musisz mi opowiedzieć. Jestem ciekawa. Nie. Podobało ci się? Ciociu.
Czy chcesz pojąć za żonę tu obecną Klarę Marię Elenę, hrabiankę Grandi, i żyć z nią w zdrowiu i chorobie, dostatku i biedzie, oraz kochać ją i szanować, dopóki śmierć was nie rozłączy? Tak. A ty, Klaro Mario Eleno, hrabianko Grandi, chcesz pojąć za męża tu obecnego Guida Andrea, hrabiego Fossa, i żyć z nim w zdrowiu i chorobie, dostatku i biedzie, oraz kochać go i szanować, dopóki śmierć was nie rozłączy? Tak, chcę. Ogłaszam was mężem i żoną. Może pan pocałować żonę. Ruszaj. Teraz widzę, że wszystko zaczęło się już w noc poślubną. Tej nocy mój pokój stał się moją klatką i straszliwa groźba zawisła nade mną. Poker. No więc, poker. Nie mam dziś szczęścia. Nie powiedziałabym. Napijesz się szampana? Chętnie. Za co chcesz pić, skoro właśnie przegrałeś? Za moje małżeństwo i pieniądze żony, które mogę wydać z tobą. Takiego cię lubię. Przepraszam. Zaczekam. Mogę? Gerard, bałem się, że mnie nie poznasz. Nie zapominam, przyjaciół. Napijemy się? Tak. Przynieś mój kieliszek i jeden dla mojego przyjaciela. Co za niespodzianka. Minęło sporo czasu. Conte? Hrabio? Proszę. Za szczęśliwe czasy w Paryżu. Widzę, że nic się nie zmieniłeś. A jak twoja muzyka? Nie za dobrze, przyjacielu. A ty? Piękny, elegancki. Zawsze miałeś więcej szczęścia. Były tylko pozory. Chyba coś więcej niż pozory. Spójrz na to zdjęcie. Dobrze wyszedłem. Zobaczyłem cię takiego bogatego, szczęśliwego. Czego chcesz? Drobnego wsparcia ze strony przyjaciela. Hrabiego Guida Fossa. A może mam cię nazywać Philippe Durand? Jak za dawnych czasów.
Io ancora non potevo. Nie mogłam jeszcze tego wiedzieć. Ma... Ale tamtej nocy śmierć wkroczyła w moje życie. Koniec odcinka drugiego. Opracowanie Telewizja Polska. Tekst Kazimierz Heleński. Czytał Piotr Borowiec.